Cześć moi drodzy, ja jestem Krystian, to jest Justyna. Cześć, witamy w kolejnym odcinku No Jam Rush. Dzisiejszy odcinek zaczniemy sobie od przeglądu fanartów. Dodatkowo dzisiaj mamy jeszcze do otwarcia Epic Chesta, specjalną ofertę jakąś available. Wow, Legendary Chest. Wow, Legendary Chest za 500 gemów, ale to nie jest mamy. Niestety No Jam Rush, więc gemów nie kupujemy, więc sobie nie kupimy niestety tej skrzynki. Ale mamy szansę wydropienia legendy z Clan Chestu, no i dodatkowo możemy poprosić o kartę epicką, ponieważ dzisiaj jest niedziela i nagrywamy No Jam Rush. W takim razie zapraszamy do oglądania. Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Zaczynamy od przeglądu Waszych fanartów. Zobaczmy, co Wy tutaj na bazgroliliście. Od razu chciałem powiedzieć, że nasze oceny będą surowe. Jako jury mamy taką moc. Więc zaczynamy. Pierwszy fanart nadesłany od Donalda Trumpa. Uwaga, jak wygląda? Jest to balon. Tak, balon. Dokładnie moja ulubiona karta epicka. Napisałeś w wiadomości, że spędziłeś 3,5 godziny. Jest to możliwe, ponieważ to jest wykonane ładnie kredkami pokolorowane. Ten szkieletonek ma nosek nawet ma. Oko taki szpiczasty. Oko takie przecięte, więc jakaś tam szczegółowość nawet w tym fanarcie jest zachowana. Bomba, jak widzę, jest też podpalona. Moim zdaniem Justa od 1 do 10 8 to dobrze. Dobrze 8. Silne 8, stary. No ja też daję 8. Także bardzo mi się podoba ten fanart. Dziękuję, że go podesłałeś. Kolejny delikwent to jest Aexon. Uwaga! Misiu, twerkujący misiu, ale jakie najbardziej mi się podobają te nutki. Tak, nutki są the best. Takie pojedyncze. Twerkujący misiu z donate'ów, jeżeli ktoś by nie wiedział, dlaczego to się pojawia na No Jam Rush grze z Clash Royale. To jest twerkujący misiu po prostu ze streamka. I drugi fanart nadesłany od Aexona jest... To jest King, tak? King z Clash Royale? No tak. Spoko. Chyba nie miałeś kredek, co? Chyba nie miałeś kredek, wariacie, ale naszkicował dwa fanarty, czyli to na jego tam ocenę też wpłynie jakoś. Także mi się wydaje tak, ładnie narysowane. Tu widzę gumką, żeś mazał koło oka, czyli kółko ciężko było narysować. Starałeś się, żeby było prosto. Stare, dwa fanarty, to szkoda, że nie miałeś kredek. Jak coś, to następnym razem ci kupię kredki. Pamiętajcie, żeby te fanarty były kolorowe. 7 na 10, mordo, za to, że były dwa. No i moim zdaniem tutaj najsprawiedliwsza będzie ocena 7. Tak jest, bo nie miał kredek. Kolejny fanart został narysowany przed farmingowca. Uwaga! Jest to... Ja mam taki nos! Ja mam większy od ciebie nos! O, stary. Dobra, patrz Justa. Jakie ja mam rumieńce ładne. Ale zobacz, kolorystyka jest zachowana. Włosy takie, no, podobne. Moja niebieska koszulka jest, Justa teraz w innym troszeczkę sweterku. Masz taką ogromną. Ale masz niebieskie oczy, okulary, niebieskie oczy. Ja zielone, okej. Okay. Usta, no. No myślę, że może być coś z tego. Ale czekaj, sobie przesunę tego fan arta i zobaczymy włosy jakie mam. No, zowa podobne? Podobne, nie? A ty? Tak, idealnie, tak samo stoi ta grzywka. Czyli... Powiem tak, bardzo ładny fanart, kolorowy, fajny, też rysowany kredkami, to chyba świecówki, nie? Świecowymi chyba. Chyba i ci tak. Powiem, stary, że no gonisz, kurczę, jakie Donalda Trumpa. Jakie kontury w ogóle czarne. No, mazakiem, Donalda Trumpa nawet gonisz. Żeby nie było smutno Donaldowi Trumpowi, to ja też daję 8. Daję 8. To są dwa fanarty, zobacz, dwie kartki są osobno. Ja daję 9 na 10. A właśnie, dobra. Ale to tylko za ten nos, bo bym dała 10. Dwa fanarty, faktycznie, dobra, 9. Sorry, stary, 9. Czyli starajcie się tak samo jak farmingowiec, ładne, mazakiem, kredkami. Pamiętajcie, fanarty muszą być kolorowe, bo inaczej nie będzie na odcinku. I najlepszy fanart nadesłany dla Justy od Kamila Węgrzyniaka jest... jakości pixel art, uwaga! Pixel art! Pikachu! Ja kocham ten rysunek, ja daję 10 na 10. Ja nie mogę dać, stary, 7, bo pixel art jest, nie? Albo musisz lepszy aparat, albo ołówek, nie? Ja jak to zobaczyłam, to myślałam, że on ma w buzi papierosa, a się okazało, że lizaka. O, ma lizaka, nawet nie widać tego patyczka. Dobra, to było na tyle z waszych fanartów. Dziękuję, żeście je nadesłali, naprawdę się mega obawiłem przy oglądaniu ich.
to teraz przejdźmy do openingu skrzynek. Okej, co może Justa, zaczniesz ty pierwsza. Dobra. Klikaj, free chesta klikaj. Boom. Gold, gemy, rakieta, Tesla, gitara. Dobra, tutaj nic już więcej nie mamy. Nie, ale co mamy w questach? Poczekaj. Mamy zebrać 300 kart, tak? I mamy zagrać kartami kosztującymi 2 eliksiru lub mniej, 50 razy na 1 na 1. Dzisiaj sobie to też zrobimy. Dalej. Dobra. Co? Epika leć. Leci epika. Pewnie. No i super golem, czyli dzisiaj dek z golemem. Pięknie. Kolejna karta. Giant Skeleton 4 razy. Ale fajnie. Super, no. Range. I... Klon. No, 7 razy, spoko. Też spoko. Dobra, od razu przejdźmy do Epic Sunday i możemy sobie Gianta, poprośmy o Gianta i czekaj, będzie on wtedy na drugim? Kliknij w karty. Giant, tak, poproś o Gianta. Poproś o golema, przepraszam, Gianta, o golema poproś, będzie na poziomie drugim, super. Okej. No to teraz odpalamy co? Klan Chesta. Oby spadła legenda. Uwaga. Gold? Gold. Furnace. Mega Minion, super, na poziom 5 już może wskoczyć, elegancko. Rakieta. 7 razy, może być. Elixir Collector. Czyli będzie do deku z golemem. Kanon. Kanon i... Ajajaj, czemu nie było? No i dum, mirror. Nie jestem zadowolony z Clan Chestu. W ogóle nie jestem zadowolony, bo żadnymi kartami nie gramy. Okej, sprawdź jeszcze raz questy. Kart kolektor nam skoczył. Zabraliśmy 300 kart, szybko. Szybko nam poszło, nie? Dobra, to ustalamy teraz jakiś deck z golemem. No i zaczynamy. Deki, które przygotowaliśmy, wyglądają następująco. Będzie w nim golem. Możemy podnieść już go na poziom drugi. Mega Minion, Witchka, Zap, Poison, Graveyard, Legenda, Goblinki, no i Knight. Kosztuje 4 eliksiru, czyli dosyć ciężki deck, ale bardzo ma fajne karty. Powinno nam się łatwo udać zwyciężyć. Następny deck wygląda... Będzie w nim Golem, Lightning, Baby Dragon, Tombstone, Strzałki, Mega Minion, Arszerki, Elixir Collector. Też jest mega ciężki, także zobaczymy jak to będzie. 4,5 eliksiru kosztuje, no i dlatego zdecydowaliśmy się, że weźmiemy sobie drugi budynek jako Elixir Collector. Dobra, to co? Zacznijmy od ulepszania kart teraz. Na golem. Pewno golem na drugi. 100%. Super, od razu ma więcej damage'a, życia, itp, itd. Teraz co, Mega Minion za tysiaka? A pewnie, to jest bardzo dobra karta. 5 poziom, super. Witchka na pewno. Obowiązkowo. Jako taki support za Giantem. Może Knighta, co? Czy... Knighta też podniesiemy. I Gobliny też chyba podniesiemy sobie za tego tysiączka. Mamy tego... hajsu, ponieważ jest teraz Gold Rush, będziemy grali sobie właśnie arenkę, będziemy zdobywać pieniążki dodatkowe, także to jest super. I w drugim deku od razu ulepszymy sobie Lightning. No to wszystko. Na to wygląda, że to wszystko. To co, ja lecę pierwszą rozgrywkę pierwszy dekiem, a ty później drugą. Dobra. Dobra, jedziemy. Jaki poziom? 9, fantastycznie, ja mam 7. Super. Bardzo fajnie, cieszę się, normalnie. Mega Minion. Minion. Nie mamy czym zacząć, wiesz? Damy Mega Miniona. Jednak nie, idzie Knight. On Knighta na 10, no to sorry. No sorki, nie? Sorry, jak on Knighta na 10. Nie ma żadnego Fireballa, żeby to przywalić. O. Super karty ma gościu, widzę już na początku. Dużo życia mają. Tak, jeszcze po Grindor. Ale radzisz sobie. No jak? Ja przecież zawsze sobie radzę. Może mogę dać tego zapa ewentualnie. Może Graveyarda. Nie, bo Bowly. Bowly, bye bye. Bye bye. No to musi być Mega Minion, bo skoro teraz pójdzie Wizard, nie, Knight. Dobra, odciągnijmy tego Knighta sobie. Aha, przecież Knight idzie w tą stronę też, dobra. Pomyliło mi się. To nie Ice Golem, że go odciągnę. Mamy Knighta na 8, też nie jest tak aż ostatnio. No, 7 poziom w końcu, mamy nie? Niżej. Myślałam, że mamy niżej go. I w końcu będziemy mogli wyjść z golemem. W końcu jest ta karta dostępna. No ale on życi hoga. To wyjdziemy pierw Witchką. Wyjdziemy Witchką. Nie zdążymy chyba.
na most go postawić. Zobaczymy. No wtedy zdążyłeś. Teraz zdążyłem. Bum, pięknie. Dobra, wyszło. No, wiedziałam, że rzuci Hoga. Goblinki. Mamy gobliny na Hoga. Kurde, ta łyczka się cofnęła. No, cofnęła się. Teraz powinienem rzucić poison, ale nie mam poisona. Dobra, ta łyczka chyba jest załatwi, co, czy nie? Ale zahaczymy jeszcze poisonem. Bowliego, tower. Dobra, wizard dead now. Pięknie. Aha, knight. Dobra, double elixir, super. Dobra nasza, dobra nasza. Dobra nasza. Dobra, ładnie to spuszowane zostało. I jeszcze raz robimy to same combo, na spokojnie. Damy golema. Minera jeszcze ma. No i idzie, dobra. Walkiria przyjęła golema. Super. Teraz tak. Witchka. Tego Bowliego. Najgorszy jest ten Bowli. Najcik też tu do pomocy jeszcze. I chyba poison, co? Kurde, ale się gościu broni. No ma karty, co mają dużo życia, postawi sobie karty i ona stoi. No tak. I bije. I weź to przejdź teraz, nie? Bądź mądry. Już wiersze. I teraz się uda golemem wyjść? Patrz, będzie dobrze, to będzie spoko combo. Stój, łyczka, gdzie idziesz? Stój. Dobrze, dzięki najcik. Thanks, druga łyczka. Bowli. Bowli i teraz damy na to poison. Uwaga. No, dawaj poison. Gdyby nie miał bowlera, to już bym dawał tam graveyarda rzucał. Ale dobra, damy jeszcze graveyarda. To jest teraz być albo nie być. Rzucaj coś, zapa tam. Zap. Zap. Stój. Yes! A ja już myślałam, że przegramy. Wow, wow. Ciężko, co? Ledwo co, no. Ale super, super, że wyszło. No i crown chest do otwarcia. Czekaj, w questach co? Collect River. Bomb tower. Elegancko. Crown chest. Gold, Games, Arousy, Farnes, Barbariancy i Witchka. No i pięknie. To słuchaj, to może zagraj teraz tym drugim deckiem. Zobaczymy, jak będzie ten drugi deck się spisywał. Battle i jedziemy. Just a rurka, rurka. Ojejciu. Senyu Aziz. Ten deck ma 4,5 eliksiry, nigdy takim drogim deckiem nie grałam. Tombstone, moim zdaniem. Na początku. Zabezpieczmy się. Ósmy poziom. Dragon. Rhines. No dobra. Rendał. No dobra, okej. Okay. Jednak nie okej. Okay. No, bo Dragon, ja myślałam, jest. Że Dragon przyjmie golema, on przyjął. Dobra. Arszerki szybko. Nie, nie! Tak! Ach. No, lipa wyszła straszna. Inferno Tower ma, super, cieszę się po prostu. Nieziemsko się cieszę. Zawsze tak jest, że jak masz deck, który nie lubi Inferno Towera, to zawsze ten Inferno Tower jest. Tak jest. Dobra. Elixir Collector na środek, albo nie. Dragon, tak. Lumberjack, okej. Okay. Dobra. Okej, okay, super, zginął. Ale zrange... Nie, nie zrange'ował go. Pięknie. Nie, dobra, bo teraz stał za daleko. Gramy normalnie. Elixir Collector, środek. Tu? Tak, no trochę wyżej. Okay, wyżej, no, oczko, okej. Okay. Tu jest spoko. Ojej. Jakie on ma karty w ogóle? Co to jest za gościu? Mega Minion. Na Dragona. Arszerki. No gdzie to... No i Giant Szkieleton doszedł. Dobra, teraz skupmy się na tym, żeby wyjść z golemem. Czy nam się uda z golemem wyjść? Dawaj golema. Przed to, szybko przed to golema, no. Uda się. Nie udało się. Dragona za nim. Mhm. Jednak nie. Nic. Stawiamy... Teraz tak, Tombstone. Za nim Elixir Collector. Okej. Okay. Lightninga tam. A poczekaj jeszcze, poczekaj jeszcze. Nie, nie, nie. Na Prince'a, na Prince'a na niego, rzucaj. Pięknie, jeszcze Lumberjack przyjął. I teraz robimy tak, Golem, Dragon. Mhm. 30 sekund, no. Golem, Dragon, Tombstone, Arszerki z prawej.
Tak, na dragona, gitara. I dragon teraz do pomocy. Wybuchnie. Nic nie wybuchnie, bo kto to będzie bił? Nic nie wybuchnie. I teraz lightninga, wizarda. Lightning, wizarda. O, oh, yes. I... Dawaj, elixir kolektor. Tombstone. Musimy się bronić. Mega minion, tak jest. Archerki, dobrze. Dobra, dobra. I teraz golem. Rakietę ma. I dobrze za 500? Nie. Słabo ma tą rakietę, dobrze. I czekaj, lightninga trzymaj teraz. Teraz. Strzałki na to. Dobrze, dragon. Super. Archerki, dorzucaj wszystko. Ryzyk fizyk, może wejdzie. I lightningiem, lightninga już trzymaj. Trzymaj lightninga i uderzaj. Uderzaj lightningiem. Wygraliśmy. Dobrze, udało się, widzisz? O, masakra, ale stres. I dragon dobił to. Dobry deck, ale ta rakieta już leciała. Ale trochę ciężki jest. No bo trzeba z kolektorami dobrze wychodzić. Okej, teraz co? Ja zagram jeszcze raz sobie może tym deckiem i sprawdzimy. Nestor. Nowa Argentyna. Okej, let's play. Który poziom? Dziewiąty poziom. Fantastycznie. Zaczniemy sobie od kolektora może. Jestem ciekawa, czy coś ma. O, strzałki, strzałki! To wariat. Boom! To wariat. Well played, thanks. Zobaczył, że postawiłem elixir kolektor i od razu chciał zraszować, nie? Tak, tak. Myślał, że już nie masz eliksiru. Dobra, dajmy tego. Golema z lewej może teraz. Tam, gdzie elixir kolektor. I idziemy sobie powoli. Wizard, tak? Na showtime'ie. Ja poczekam z tym lightningiem jeszcze, wiesz? Ice golem. Co jeszcze będzie? Chyba nic, nie? Teraz lightning. Dobra, udało się w miarę. Patrz. Dragon oj, ładnie puszuje. Pięknie to wyszło. Dobrze, że wyczekaliśmy z tym lightningiem, nie? Bo była zadyma. Minionki, to już mega minion skuszował. Arszerki jeszcze doszle. I on teraz co miał jeszcze? Hordę. On miał hordę jeszcze. To zaraz ze strzałki. Ale to chyba będzie win na 3. Chyba będzie win na 3. Na spokojnie, bo zawsze możemy jeszcze gościu zaskoczyć. Nie wiem czym. Nie wiem czym, ale może. Dobra, jeden kolektor nam siadł. Nie wiem, czy za dużo nie mamy tych budynków. Zamiast Tombstone'a mogło być w tym deku coś innego chyba, wiesz? Jakiś najcik czy coś. Może te dwa budynki to za dużo. Tak. Mi się chyba wydaje. To gramy na 3, nie? Jak widzę, idzie z golemem. Ice golemem. I tak, lightninga musimy trzymać, bo on rzuci witchkę. Dobrze, i jest wizarda, witchka dobra, i wizarda, nie? Tylko boję się, że ten lightning uderzy. Nie, cwany jest. Rzucił, tak? Dragona. O kurde, to mnie teraz zaskoczył. To mnie zaskoczył teraz, bo... No, widzisz? No właśnie, o to chodziło, że mnie zaskoczył w tym momencie. Dobra. O, to był dobry push, kurde. No nie, odsunął, widzisz? Widzę, taki no. Taki cwany. Dobry gościu, dobry player. Tu sobie zagramy za to w ten sposób. Czy ten dragon to spuszuje? Chyba tak. A jak nie, to masz jeszcze lightninga, lightning to rozwali. Dam mu golema, żeby się trochę strzałki. Chłopak zestresował. Tak, strzałeczki teraz. Dobrze, odkopaliśmy się. Ten golem powinien dojść. Tu dam jeszcze arszerki do pomocy. I jest już lightning. Lightning ile ma damage'a? Uderzy? Uderzy. Nie, nie musiał. Musiał. Super, super. Gdybyśmy go na początku nie podhaczyli, to by było ciężko, ci powiem. No, bo później się ogarnął. Miał takie szybkie karne. Miał takie szybkie karty. Mi się wydaje, że dlatego, że na początku właśnie wyrzucił te wszystkie naraz, a ty go zgasiłeś tylko tak, z strzałkami. Tak, i zabrakło mu potem obronić to combo. Dobra, teraz Justa poleci z tym moim pierwszym deckiem z graveyardem. Okej, okay, battle. No to rura Justa. Alvaro. YouTube. 9. poziom, super. Fantastycznie, woo! Witchka. What now? What now? Knighta może przed nią, co? Ice Wiza ma. Inferno Dragona. Tak jest, gobliny. Dobra. A dawaj. A daj tego graveyarda. A co? Kurde. Zap, 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 z lewej, zap. Szybko. Dobra, udało się.
Udało się. I teraz musisz zrzucić Mega Miniona. Czy Poison? Mega Minion, dobra. Mega Minion. Kurde, on pojedynczo zabija je. Tak, on je pojedynczo, no. Fajnie. Fajnie, że Miner sobie idzie. Z Ice Wizardem. To znowu, zaraz Łyczkę trzeba będzie na niego rzucić. Dobra, teraz spokojnie. To już zginie. Tak, Łyczka, ale daj Łyczka tak, żeby zaczął pierwsze szkieletonki bić. Jo, Night Witch. No ładne karty ma gościu. Fantastycznie. Damy radę. Dobra, w miarę to wyszło. Udało się ty. Ładnie. Jeszcze Loga ma. Co ma full legendy? Już ma legendę. Jak już ma legendę? Dwie legendy. Jak trzy legendy. Cztery legendy były. Już. Cztery legendy. Poczekaj, niech ten balonik pęknie i rzuci na to zapa. Tak. Wyżej, wyżej zap. Wyżej zap. Jeszcze. No, teraz. Nie, znaczy zdążyłam. Fantastycznie. Ale... Dobra, golem. No. Robimy go na 3-0. Normalnie. I czekamy. Co to będzie dalej się działo? Ma klona jeszcze? Klona miał, no. Tak, Mega Minion. I Łyczka. No dobra, Łyczka. Na to Poison zrzucił. Tak, razem z Towerem. Dobrze, super. Super, super. Knighta przed to szybko. Knighta, no. Tak. Okej. Okay. Dobra, patrz. I Gejwiarda. Dawaj, Gejwiarda. Dobra. Lawa! No pięknie. To pięknie. Aj, tam zapa może wciśniesz? Nie, bo potrzebowała zapa. Dobra. Daj Łyczkę drugą. Super, siadło. Pięknie. Dobra. Nie dawaj tego zapa. Nie trzeba jednak. To nie, chodziło mi, żeby to potrzebowała za pana tego balonika. Teraz golem, szybko golem, golem szybko, naprzed to wszystko. Tak jest, tam wysoko, dobrze, boom. Okej, okay, gobliny po lewej. Albo knight. Dobra, jest dobrze, jest dobrze. Poison, tak jest, poison, graveyard. Graveyarda rzuć tak aż tutaj z tyłu, z lewej. Bo loga wyrzucił, trzymaj graveyarda już. No, chyba będzie, zap, 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 jak, czekaj. Nie, nie, nie. Powolutku. Nie, za mocno się podjarałem, wiesz? Czekaj, zginie? Dobra, zginął. Golem. Poczekaj. Aha. Dobra. I... Knight na Minera. Dobra, super. Dobrze, że nie ma Wizarda. Miał Wizarda, też bym płakał, nie? Poison na to chyba trzeba zrzucić. Teraz up. I golem, szybko do góry. Teraz zbieramy 10 eliksiru, robimy Poison Graveyard. Dobra? Dobra. Jeszcze nie, wyżej, wyżej tego Graveyarda. Jeszcze wyżej, tu, tu po lewej, po lewej, po lewej. Dobra. I Poison. I na to zap. Nie ma zap. Teraz zap, okej? Okay. Może coś z tego wyjdzie? Jo! To ty. Niestety chyba nie. Woo! 3, 2, 1, nie damy się! Match is over. No i remis. No i remis. Łatwo nie było. Dobra, okej. Okay. Collect. Collect. Dobra, moi kochani, to by było na tyle z tego odcinka. 3 zwycięstwa, 1 remis, czyli nawet spoko. Deck z eliksir kolektorem był troszeczkę lepszy, co? Ale jak się postawiło eliksir, dobrze, bo jak nie, to nie dało rady. Tak, i wtedy ten deck nie miał prawa bytu. Mi się wydaje, że jeszcze tego gdzieś tu graveyarda można by było wcisnąć, ale to będzie w przyszłym odcinku z No Gems Rush. Także dziękujemy za oglądanie, trzymajcie się, cześć! Cześć!